Cześć, jestem Piotrek i mam 17 lat. Mieszkam w niewielkiej miejscowości położonej w województwie śląskim u podnóży Beskidu Śląskiego. Świętoszówka charakteryzuje się terenami leśnymi oraz licznymi polami uprawnymi. Ponadto jestem uczniem trzeciej klasy Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego w Bielsku Białej. Już od dziecka fascynuję się przyrodą i ekologicznymi uprawami. Mimo tego, iż moi rodzice nie prowadzą gospodarstwa rolnego, nie stanęło mi to na przeszkodzie, aby prowadzić własne gospodarstwo pasieczne. W wieku 14 lat otrzymałem dwa pierwsze ule. Wakacje poświęciłem na zgłębianiu tajników życia rodziny pszczelej. Obecnie prowadzę niewielką pasiekę wędrowną oraz pasiekę stacjonarną w domowym zaciszu. W tym roku moje pszczoły zagościły na pożytku rzepakowym, lipowym, słonecznikowym oraz leśnym, z których pozyskałem pyszny miód. Przy przeglądach uli korzystam ze wsparcia mojego taty, który zawsze służy pomocą. Bardzo interesującym dla mnie wątkiem w pszczelarstwie jest hodowla matek pszczelich, w której stawiałem pierwsze kroki rok temu. Należę do koła pszczelarskiego, a moją wiedzą chętnie dzielę się z moimi kolegami na lekcji biologii. Ponadto spędzam dużo wolnego czasu jeżdżąc na rowerze i podziwiając piękno przyrody. W przyszłości zamierzam organizować warsztaty pszczelarskie dla najmłodszych. Sądzę, że edukowanie dzieci przyczyni się do wzrostu świadomości ekologicznej przyszłego społeczeństwa. Nie bez znaczenia są również właściwości zdrowotne produktów pszczelich. Chciałbym wybudować domek do apiterapii, pomagając w pokonaniu wielu dolegliwości zdrowotnych układu oddechowego i pokarmowego. Od pasji do działania to najkrótszy opis mojej drogi w gospodarstwie na wsi. Ja w przyszłości to świadomy i odpowiedzialny dorosły za rozwój własnej wsi, stawiający na edukowanie i dzielący się wiedzą i doświadczeniem, służący wsparciem dla stawiających pierwsze kroki w pszczelarstwie.